Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Oto błogosławieństwo na listopad, które zawiera się w tych dniach, w tym magicznym przejściu pomiędzy wszystkim, co dawne i całą przyszłością świata, a nawet więcej, przyszłością wszystkich czasów. Oto każdy z nas unosi się dokładnie w te sytuacje, które sobie stworzył i które sobie stworzyła wiarą. Te sytuacje dla niektórych mogą być manifestacjami lęków, dla wszystkich świadomych będą natomiast tak zwanym spełnieniem marzeń. Listopad przynosi Ci ostateczny test. Teraz uwaga. To jest test Twoich relacji z życiem. Niczego więcej, niczego mniej i niczego innego. Jeżeli masz zaufanie, że to wszystko, co jest boskością w świecie, uśmiecha się do Ciebie, wspiera Cię, jest po Twojej stronie, wspiera boskość Ciebie, to nie wahaj się ani momentu, po prostu wbiegnij w ten czas z ogromnym entuzjazmem. A jeżeli masz inne podejście, postaraj się na tyle je dostosować do obecności, by wejść chociażby w informacyjną czystość. Bo ten czas przyniesie Ci bardzo wiele zdumienia, takiego zachwytu, który jednocześnie zrekalibruje Twoje spojrzenie na rzeczywistość. Będzie takie chemiczne, alchemiczne dostosowanie człowieka i to właśnie w listopadzie, na przejściu pomiędzy tym, co dawne, tym, co odeszło, tym, co wyrzuciliśmy w przeszłość, czemu nadaliśmy kraniec, koniec i śmierć, no i oczywiście tym, co nowe, tutaj, na tym moście czasu, odbędzie się Twoja decyzja. Czy wszystkie kotwice przeszłości nadal mają nad Tobą jakąś moc i ściągają Cię swoją grawitacją, swoim ciężarem w jakieś określone kręgi wydarzenia? Czy też potrafisz się z tego wyzwolić? Widząc to, potrafisz unieść się ponad tym, no i po prostu wejść w to, co zupełnie unikatowe i nawet powiem więcej, nieprzewidywalne. Oto czas, by nasza natura zaskoczyła nas samych. Człowiek ma w sobie mechanizmy optymalizacji, potrafi dostosowywać się, adaptować się do wydarzeń, do okoliczności, ale mamy coś więcej. Mamy taką częstotliwość, taki wewnętrzny tembr głosu, takie wewnętrzne tempo oddechu, taką melodię, która każdego osobiście zestraja z najlepszością biologiczną, mentalną i oczywiście świetlistą danego jestestwa, danego człowieka. No i znajdziemy tę melodię właśnie pośród listopadowych dźwięków. By otrzymać błogosławieństwo od strony natury, słuchajcie dźwięków natury. Będzie wiele okazji, by skolekcjonować w sobie dźwięki czystej mocy, takich jak burza, takich jak deszcz, a nawet jak cisza śniegu. Akustycznie rzecz biorąc, śnieg czyści powietrze, śnieg sprząta, śnieg nasuwa taką kurtynę tu i teraz na wszystko, co było jeszcze chwilę wcześniej. Zabiera to ze sobą do ziemi, topniejąc. Jest dla powietrza, dla dźwięku, tym, czym jest Palo Santo i biała szałwia dla energii. Jest oczyszczający. I za każdym razem, kiedy widzisz, gdy woda materializuje się pomiędzy niebem i ziemią, wiedz o tym, że czy płynie ona w górę jako mgła, jako para wodna, czy też w dół, ku ziemi, niesie ona informację. Za każdym razem jest to przepływ, jest to komunikacja. Rozpoznaj swoje ukochane, najważniejsze dla Ciebie dźwięki natury. Zwróć uwagę na to, że mimo tego, że temperatura spada, daje to Tobie coś, czego wcześniej być może nie zauważyłeś.
możliwość skupienia się w inny sposób, możliwość zapisania w sobie, być może po raz pierwszy, aż tak bardzo świadomie, tych wartości listopada. Wszystkie skorpiony, jako przedstawiciele trudnego dość zodiaku, mają w życiu ścieżki, które można podsumować jako od zera do superbohatera. Jest to najczęściej życie bardzo dynamiczne. Życie, które wielokrotnie ma po drodze, bądź nie ma po drodze z całą rzeszą ludzi. I w związku z tym teraz skorpiony, które przebudziły się już duchowo, otrzymają taką wewnętrzną wiadomość, o czym to jest. Jeżeli spojrzycie w swoich kosmogramach na to, co znajduje się w domu skorpiona, co w waszych gwiezdnych informacjach jest zapisane dokładnie jako te wartości, to otrzymacie wiadomość, z czym pracować, w jakim obszarze się teraz jak najbardziej skupić. Błogosławieństwem listopada jest uspokojenie, jest wejście w ciszę, w spokój, jest ten element, który jest potrzebny, gdy przestajesz walczyć. Mianowicie taki niezaburzony spokój, właśnie taki święty spokój. Mimo tego, że wielokrotnie ta energia nie kojarzy się człowiekowi zbyt swobodnie, to my jej bardzo potrzebujemy. Energia ciszy, energia samotności, energia wejścia do wewnątrz, a nawet energia sentymentalna i melancholijna. To jest bardzo wiele energii świata. Tutaj przebiega tędy wiele gałęzi sztuki. Jeżeli chcecie coś takiego z ziemi skolekcjonować, wpisać to w siebie, no to listopady są dokładnie o tym. Listopad przyniesie nam jeszcze bardzo chłodne i jasne spojrzenie na całą otaczającą rzeczywistość. Będziemy wiedzieli, że konstrukty przeszłości, takie jak polityka, takie jak wiele rozwiązań administracyjnych, po prostu przedawniły się i bez żadnej agresji, ani też gniewu społecznego, będziemy mogli przejść do nowych rozwiązań. Po raz pierwszy, właśnie teraz, w listopadzie, każdy z nas osobiście dojdzie do takiego własnego pomysłu na to, jak te rozwiązania mogłyby wyglądać. I ten listopad obiecuje nam wszelkie błogosławieństwa wszechświata, jeżeli damy dom naturze, czyli jeżeli przygarniemy z dworu na przykład wyspańskie zwierzę, albo jeżeli wyhodujemy jakąś roślinkę, bądź też przeniesiemy z dworu, a wiadomo, że na zewnątrz nie miałaby przez najbliższe 4 do 5 miesięcy żadnych szans. Pamiętajcie, że ratując coś, też wprowadzacie takie wyjątkowe energie. Listopady to miesiące nie tylko związane z totemem skorpiona, ale oczywiście z wyższym piętrem tego totemu, czyli z energią Feniksa. Odrodzenie i życie. Tak jak 12 są imieniny Renaty, Renata, przypominam, zmartwychwstanie, to moje urodziny, przypadające na ten sam dzień, obligują mnie do uczenia właśnie tędy i poprzez takie wartości. Dlatego mówimy o mocy miłości, ponieważ to jest moc równa z boską. To jest bycie boskością ku tej drugiej osobie na ziemi. To jest uwierzenie w czyjeś życie i w jakąś osobę całym swoim sercem, całym swoim życiem. I taka wartość, takie podążenie w jednym kierunku jest najczęściej taką melodią mocy, takim hymnem, na którym cała dusza się kumuluje i centralizuje, że jest to moc niesamowita, samouzdrawiająca i wprost przynosząca po prostu ocalenie. Jeżeli te określone osoby mogą na ziemi stworzyć takie połączenie, które będzie czystą miłością,
to po prostu niech tak jest. Abrakadabra. Ten czas to również czas przeznaczenia. Jeżeli w życiu do tej pory zajmowaliśmy się jakimiś przeszkadzajkami, jeżeli sobie zajmowaliśmy czas, no powiedzmy taką życiową poczekalnią, to w tym miesiącu dojdzie do nas, zupełnie jakby DJ zaskreszował, że to miało być o czymś innym, że to życie, które tutaj przyszliśmy na Ziemi zrealizować, jest nam dane jako czas w przestrzeni na wprowadzenie właśnie tej wartości wpisanej w naszą przyczynę. Właśnie tej wartości, która dała nam początkowe światło i drogę i dzięki temu zeszliśmy w ciało ziemskiej kobiety, zbudowaliśmy ciało, mieszkamy w tym ciele i poruszamy się organizmami po ziemi, prawda? Chodzi o to, że dojdzie do nas, że to wszystko, co do tej pory robiliśmy, bez żadnego żalu, możemy za sobą zostawić. To nas uczyniło określonymi ludźmi. To nas ukształtowało w określonym kierunku, ale nie podlegamy temu i oczywiście nie musimy za tym w żaden sposób już podążać. To, co potrzebujemy zrobić, to usłyszeć ten kierunek przebudzony w sercu i pójść za tym całożyciowo. Wiedzieć, że to, co działo się do tej pory, było właśnie jak robienie kardio w poczekalni, jak przygotowanie się do tego, co będzie potem. No i teraz nastąpiło właśnie to potem. Teraz nastąpił ten czas docelowy. Ten listopad jest już pierwszym miesiącem ery wodnika, który jest, można powiedzieć, od połowy nietknięty energiami dawnymi. Od połowy, bo mowa dokładnie od, no w sumie, połowy, od 8 do w górę życia, ponieważ żadne energie związane z karmą, związane z powrotem niskiej gęstości energii, związane z taką ciężkością, po prostu nie będą już miały drogi do ziemskiego wydarzenia, bo na linii czasu, z którą się zestroiliśmy jako ludzkość, nie mają one już czasu ani miejsca. Tak jak ludzie porzucali jako gatunek różne swoje bardzo brutalne zwyczaje z biegiem czasu, tak teraz porzucamy brutalne zwyczaje mentalne, brutalne zwyczaje sabotujące i autodestrukcyjne i generalnie rzecz biorąc wszystko to, co czyniący wykluczyli słowem z życia Ziemi przez ostatnie 7 lat. Kochani, to czas podsumowujący, to czas bardzo wielki i w błogosławieństwie w wodzie świata popłynie do Was kompletność, której potrzebujecie, by zrealizować w całości, w całkowitości i w zupełności przyczynę swojego istnienia na Ziemi. Abrakadabra. Tak oto, oddychając, pijąc wodę, a nawet jedząc to, co urodziła Ziemia, wypełnicie się wszystkim, co Wam potrzebne, byście byli tymi, którzy wykonaliście swoje zadanie na Ziemi. W energii i w materii, w energii i w materii, w energii i w materii. Abrakadabra.